Właśnie się polałam wodą. Otwierają wszystko, sprawdzają, czy nie ma ukrytych ludzi. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Jestem teraz w Stanach, w miejscu, gdzie Kalifornia łączy się z Nevadą. A jestem tutaj w tym miejscu dlatego, że przyjechaliśmy naszym vanem, którego zaraz wam pokażę, na Burning Mana, czyli na festiwal, który jest w samym środku pustyni, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody bieżącej, jak gdyby nie ma nic, po prostu jest pustynia. Zjeżdżają się nagle w jednym czasie ludzie i siedzą razem przez tydzień na pustyni. Jest sztuka, jest muzyka, jest jedzenie, które sobie sami przywieziecie, ogólnie takie community, wiecie, taka społeczność. I dzisiaj chciałam wam pokazać, jak wygląda nasz van, więc uwaga, uwaga, oto i on. Mamy ogólnie takiego dosyć małego vana, w sensie jeden z takich mniejszych, które są samowystarczalne, czyli mają panel słoneczny i mają też łazienkę i toaletę, bo mniejsze vany już nie mają czegoś takiego, no i oczywiście jeżeli jedziecie na pustynię i tam nie ma nic, taki mały van nie dałby rady, więc tutaj musimy mieć łazienkę i musimy mieć solar, panel słoneczny, który będzie nam dostarczał prąd. Więc uwaga, uwaga, tak wygląda nasze maleństwo. I tutaj możecie go zobaczyć w pełnej okazałości. I ogólnie od razu chciałam powiedzieć, że ja już prowadziłam to auto i mimo tego, że jest jakby takie duże, to znaczy no to jest taki po prostu bardzo duży dostawczak, to prowadzi się go bardzo łatwo, ja totalnie ogarniam, znaczy ja ogólnie lubię jeździć samochodem, więc dla mnie nie ma żadnego problemu, dla Jędrzyka też nie ma problemu, więc zamieniamy się we dwójkę i jeździmy sobie. Tak wygląda z zewnątrz, proszę bardzo, tutaj przód. I akurat ta strona się nie otwiera, tutaj tego kampera, tutaj mamy dwie pary okien i tutaj z tyłu kamper się otwiera oczywiście i zaraz wam pokażę, co tutaj jest. I tutaj jest strona, drugi bok, gdzie właśnie otwierają się drzwi z boku i jest też strona pasażera. Tutaj z przodu siedzi coś, co zawsze bierzemy ze sobą na wyjazdy, w zasadzie mogę nawet powiedzieć ktoś. Zacznę może od strony kierowcy, uwaga, uwaga. Mamy schodek, dlatego że to jest dosyć wysokie auto. No i tutaj wygląda to jak taki, no wiecie, normalny dostawczak, ale ogólnie wszystko jest nówka, sztuka, więc mamy dwa fotele. Tu jest fotel pasażera i on, słuchajcie, ma taki mega fajny feature, że to krzesło się obraca, w sensie, że ono nie jest... przepraszam, że ono nie jest tylko w tą stronę, ale może się też obrócić do środka. Jak już stoicie na przykład na cały dzień albo na parę dni, to po prostu obracacie do środka i to jest dodatkowe miejsce siedzące. Tutaj jest nasz kochany pork, dzień dobry. Przywitał się z wami, więc to jest nasz pork, który z nami cały czas jeździ. Tutaj mamy oczywiście podłączenie do prądu, ładujemy sobie nasze telefony, tam mamy wodę, więc ogólnie tutaj jest taki bardziej, taka bardziej strefa jak gdyby normalnego auta, że tak naprawdę tutaj nie ma za dużo jakichś rzeczy, które nie są w normalnym dostawczaku. Więc teraz pójdę od drugiej strony. To zamykamy. Wydaje mi się, że nie ma co pokazywać wam, jak gdyby głębiej tutaj strony pasażera, po prostu to jest to samo, tylko pasażer. I teraz uwaga. Oh yes. Trzeba je tak rozsunąć, żeby one się tu zatrzasnęły, bo jak się ich nie jak gdyby zatrzaśnie w tą stronę, to one potem wracają z powrotem, więc trzeba je tutaj zatrzasnąć i są w pełni otwarte. I uwaga, tu się zaczyna... nasz domek. Może na początku wygląda dziwnie, ale wszystko tu ma sens. A więc tak, przede wszystkim te torby, wiem, że to wygląda źle, ale jedna z toreb jest na kosz na śmieci, jak gdyby ona cały czas jest tu pod ręką, bo jak jedziemy we dwójkę długo na trasie, to musimy mieć coś pod ręką. A tutaj jest na przykład torba z jakimiś owocami albo z czymś takim podręcznym też. Tutaj mamy torbę ze słonymi przekąskami, ze słodkimi. Mamy picia, mamy wodę i to są takie podręczne. Reszta wody i reszta napojów jest schowana w szafce, tak żeby one się nie walały. Te są takie bardziej pod ręką w zgrzewkach, które i tak sobie same stoją, bo ogólnie okazało się, no wiadomo, jak ktoś już jeździł w vanie, to wie, ale my jeszcze nigdy nie jeździliśmy, okazało się, że trzeba tutaj mieć wszystko jak gdyby tak postawione, żeby nic się nie przesuwało, czyli większość rzeczy w ogóle najlepiej mieć schowanych w szafkach, a jeżeli nie, to właśnie tak zastawione, przystawione czymś, żeby po prostu nigdy się nie przesuwały, bo każdy zakręt, każde hamowanie to są po prostu rzeczy walające się, więc nic tak naprawdę nie może być luzem na wierzchu. Dlatego mamy to wszystko tak mniej więcej tutaj po, wiecie, powciskane właśnie tutaj przed za ten stoliczek i tak dalej, żeby to wszystko się działo. No i powiedziałam stoliczek, bo tutaj mamy stoliczek taki rozsuwany, że można sobie na przykład usiąść tutaj we dwójkę i sobie zjeść. A jak się nie używa, to można przesunąć tutaj. Ale my jesteśmy typem osób, które ogólnie lubią jeść na zewnątrz. Czyli już prędzej siebie widzimy i prędzej zawsze gdzieś jemy na przykład, nie wiem, tutaj na schodku albo w ogóle nawet na betonie, na chodniku, niż żebyśmy jedli w środku.
ale to może się zmienić na Burning Manie, na pustyni, gdzie załóżmy jest piasek, jakiś wiatr i tak dalej. Może wtedy będziemy potrzebować, wiecie, takiego jakby schronienia przed burzami piaskowymi na przykład, bo one podobno tam są i są dosyć często i są takie znienacka, że nie będzie tak jak u nas w pogodzie, że na przykład możecie zobaczyć na pogodę i sprawdzić, o 18 będzie padać. Nie, tam po prostu nagle zaczyna wiać i walić piaskiem, więc wtedy dobrze jest się schować i na przykład móc zjeść w środku. Więc z tego miejsca jeszcze nie korzystaliśmy, ale bardzo możliwe, że skorzystamy. Czyli tu jest właśnie taka strefa, jak widzicie, po prostu siedzeniowo-jedzeniowa. Tu jest strefa do jazdy. No i właśnie jak wam pokazywałam na początku, to krzesło obraca się w tą stronę, więc wtedy mamy trzy miejsca siedzące jakby. Więc to jest taka strefa jedzeniowa. Do strefy jedzeniowej też zalicza się, uwaga, uwaga, lodówka. Tutaj jest taka lodówka, to jest dodatkowe zabezpieczenie takie, żeby to nie się nie otworzyło, ale tutaj wszystkie w ogóle zamknięcia są takie, że dopóki czegoś nie podniesiecie, nie przyciśniecie, to się nie otwiera. Więc to jest lodówka, którą trzeba tutaj jakby podważyć i mam nadzieję, że nic nie wypadnie. Czy coś wypadnie? Chyba nic nie wypadło, dobra. Więc w tej lodówce mamy tutaj kawki, mamy tutaj jakieś inne dodatkowe napoje, które muszą być schłodzone, mamy dużo mięsa, wędliny, czekolady, które też muszą być w chłodzie, sery, jakieś dodatkowe jedzonka i tak dalej. Mamy też tutaj owoce, które właśnie muszą być w chłodzie, więc ogólnie wszystko, co musi być w chłodzie, to jest tutaj. Lodówka nie jest zbyt duża, po prostu staramy się nie kupować rzeczy, które muszą w tej lodówce być. I tutaj przy tej lodówce są jeszcze takie dziwne przyciski i tutaj mamy tak, ładowanie, takie na jakby taką zapalniczkę można powiedzieć, tutaj mamy USB, tutaj mamy włączenie prądu właśnie, który mamy z panelu słonecznego, więc jak gdyby jeżeli to nie jest wciśnięte, to tego prądu po prostu nie ma. Tutaj mamy światło, jak włączymy te przyciski, to jest to światło, zaraz wam pokażę. A tutaj jest strefa kuchni i mamy na przykład kuchenkę tutaj właśnie na dwa palniki, więc można sobie spokojnie tutaj gotować, a jak się nie gotuje, to się zamyka i to jest dodatkowa jakby część blatu. Tutaj też wysuwa się dodatkowy blat, jakbyśmy potrzebowali, ale jeszcze nie potrzebowaliśmy. I tutaj mamy dodatkowe schowki, które zaraz wam pokażę, bo tu jest po prostu bardzo, bardzo ciemno. No więc może najpierw otworzę tam te drzwi. Więc wychodzimy z tej strefy i uwaga, otwieram tylne drzwi. Mam nadzieję, że tu nic nie wypadnie, bo czasami tak jest. O, dobra. I tutaj zaczyna się trochę syf, dlatego że mamy i takie nasze rzeczy prywatne, typu takie wiecie, codzienne i też mamy ciuchy na Burning Mana na zasadzie takie stylowe, więc każdy z nas ma po dwie walizki i właśnie tutaj jak widzicie za mną te walizki się mieszczą. To jest miejsce jak gdyby takie pod łóżkiem można powiedzieć, więc tutaj mamy po prostu nasz taki, no taką naszą spiżarnię, taką naszą szafę, to jest takie główne miejsce, gdzie przechowujemy największe rzeczy, bo tak naprawdę z tego miejsca się po prostu nie korzysta. To jest takie miejsce po prostu pod łóżkiem i tutaj po prostu stwierdziliśmy, że to wszystko, takie wielkie rzeczy będziemy przytrzymywać. I tutaj na przykład mamy mega fajną rzecz, słuchajcie, bo tu jest woda. Tu jest jak gdyby dostęp do wody bieżącej i mamy coś takiego. I to słuchajcie jest, na razie to jest po prostu zwykły jak gdyby wąż, który się, jak widzicie końcówkę, podłącza się tutaj. I wtedy mamy to jako prysznic taki na zewnątrz, co akurat w tych warunkach pogodowych jest genialne, dlatego że jest 30 stopni, więc po prostu aż chce się wykąpać na zewnątrz i w ogóle, uwaga, gdzie się wykąpać. Jest cudowny feature, tutaj na tych drzwiczkach macie takie jakby pałąki, to jest taki jeden pałąk z jednej strony, jak widzicie, i drugi pałąk jest tutaj z drugiej strony. I je się razem ze sobą łączy tutaj, w tych miejscach i potem się jak gdyby na to naczepia kurtynę, taką wiecie, zasłonę i po prostu macie w tej części taki wewnętrzny, znaczy zewnętrzny prysznic. Macie tutaj taki do... Właśnie się polałam wodą. Wow, nie wiedziałam, że jak się to naciśnie, to znaczy tu jeszcze było trochę więcej wody. Wow, patrzcie, ta woda wypływa, lol. No dobra, więc w środku było jeszcze całkiem dużo wody. Czyli mamy, jak widzicie, zewnętrzny prysznic, co jest mega, mega fajne właśnie w takich miejscach, gdzie jest mega gorąco. Mamy jeszcze drugi prysznic, bo tak jak wam mówiłam, mamy łazienkę, więc jak gdyby to nie jest jedyne, co może tu być, jakby było gdzieś zimno, to totalnie mamy normalny prysznic. I tutaj są w ogóle takie specjalne ułożenia tych znaczków, że jak chcecie doładować, dodać sobie wody, to ustawiacie tak, jak chcecie po prostu tylko sobie kępować, to tak. No ogólnie dużo tutaj się dzieje, to są takie bardziej techniczne rzeczy. A teraz znowu idę do części życiowej, tutaj proszę bardzo. Więc tutaj już wam pokazywałam tą część kuchenną. Tutaj mamy szafki, które w ogóle
się otwierają tak, że trzeba najpierw wyciągnąć to, żeby w ogóle ta szafka się odblokowała, bo one po prostu same się nie otwierają. I tutaj mamy jak gdyby nasze przechowanie wody. Tutaj mamy zapasy wody, bo naprawdę potrzebujemy bardzo dużo wody. Bo tak jak wam mówiłam, będziemy na pustyni przez tydzień, więc po prostu tam nie będzie dodatkowej wody. To jest to tyle, ile weźmiemy, to tyle będziemy mieć. Oczywiście ktoś na miejscu na pewno nam pomoże, na pewno ma więcej wody, jakby nam zabrakło, ale trzeba mieć swoje rzeczy. Tutaj dalej przechodząc do sekcji kuchni, tutaj mamy, nie wiem, ręcznik papierowy, jakieś takie pierdółki, które są potrzebne. Tutaj na razie w zlewie, przez to, że z niego nie korzystamy jeszcze, przechowujemy jabłka, żeby się nie walały, bo tutaj się gdyby bez sensu je wrzucać, bo tu jest woda. Więc na razie tutaj mamy jabłka. Też bardzo ważna rzecz na kempingi, to są mokre chusteczki. Słuchajcie, mokre chusteczki ratują życie, bo wycieracie sobie nimi ręce, wycieracie sobie nimi twarz, czasami blat w kuchni. Po prostu one ratują życie, bo nie zużywają wody, macie je od razu pod ręką i jak gdyby kempingowo to jest najlepsza rzecz ever. Jak nie macie możliwości wzięcia prysznica, to też możecie to zrobić chusteczkami, więc to jest super i bardzo, bardzo wszystkim polecam. Tutaj jest jeszcze dodatkowa taka szafka, gdzie są na przesztuce, jakieś kubki i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy kontakt. No ogólnie dużo tutaj jest takich kuchennych rzeczy, wszystko co potrzeba. Tu jest jeszcze jedna szafka, w której mamy, uwaga, mam nadzieję, że nie wypadną rzeczy. O, nie wypadły. Tu się w ogóle blokuje, słuchajcie. Jest taki magnes silny, to się wam blokuje do sufitu. I tutaj mamy akurat takie jedzenie, które jakby nie musi być w lodówce i się nie psuje. Czyli mamy jakieś takie, wiecie, zupy na przykład w puszkach. Mamy wszystko jakby w proszku i w puszkach tutaj. Bo to jest też bardzo ważne na kempingach. Jeżeli macie małą lodówkę, to potrzebujecie po prostu dużo jedzenia, które nie jest takie do przechowywania w lodówce. Na przykład mamy zupki chińskie, mamy wafle ryżowe, mamy rzeczy w puszkach. Ogólnie, wiecie, kempingowe rzeczy, więc teraz to odłączam, zamykam z powrotem i kuchnię mamy ogarniętą. Więc jeżeli mamy ogarniętą kuchnię, to teraz łazienka. Łazienkę mamy po drugiej stronie kuchni, czyli tutaj. To wygląda jak duża szafa, a to jest po prostu bardzo mała łazienka. Może nawet włączę światło, zaraz zobaczymy, czy będzie działało, więc tu trzeba trochę mocniej pociągnąć i mamy, uwaga, drzwi do łazienki, które mają w ogóle lusterko. Hello! Na całej długości one się tak jakby zwijają troszeczkę w taką roletę, no bo muszą być takie, bo inaczej by się nie zmieściły. I tutaj, światło się zapaliło. Tutaj, o, świetnie, spadło, no nieważne. W każdym razie to jest zasłonka do prysznica, która spadła po prostu przy jeździe vanem. To jest cała łazienka, jaką mamy, więc jest bardzo malutka. Mamy prysznic razem z toaletą, jak widzicie. No ale jeżeli potrzebujemy się umyć, a jest zimno na dworzu, to jest jak gdyby jedna rzecz, która naprawdę nam pomoże, bo da się tu wykąpać, da się. Małe, ale się da. Ja mam 1,60 m, więc się mieszczę. Jeszcze mam trochę miejsca, natomiast osoby, które mają więcej, tak jak na przykład Jędrek ma 1,80 m, to mogło być trochę ciężej. Wiadomo, że to można zdjąć, więc wtedy jest trochę więcej miejsca, no ale tak mi się wydaje, że do 1,80 m to jest tak komfortowo, potem już nie. Więc tutaj jest taka bardzo mała strefa prysznica. Tutaj mamy na przykład miejsce na jakiś szampon, na jakiś żel pod prysznic, znowu mokre chusteczki. Tutaj mamy ciepłą i zimną wodę. I tutaj jest jakby taka toaleta turystyczna, można powiedzieć. Tutaj jest zbiornik taki, po prostu, który się napełnia i tyle. Spuszcza się wodę normalnie, więc jest jakby taka normalna toaleta. Więc można powiedzieć, że jest całkiem nice, jak na takie warunki samochodowe. Teraz zamykam naszą łazienkę. O, wyłączę światło. Zaraz wyłączyłam, czy nie? Wyłączyłam. Dobra. Tutaj mamy panel sterowania i tutaj jest nasz prąd, jest nasz gaz na przykład, żeby uruchomić kuchenkę do gotowania. Tutaj są podane jakieś takie różne inside'owe rzeczy, jakieś numerki typu temperatura wody, ile jest właśnie prądu i tak dalej. Ja nie do końca się na tym znam, ale jak gdyby tutaj jest cały taki panel sterowania i zarządzania tym vanem, więc tutaj się dzieją rzeczy, jeżeli coś chcecie. Możecie zobaczyć, że pokazuje ten panel słoneczny, że się ładuje na przykład w tym momencie. To akurat zdążyłam rozkminić. A tutaj wam, tak jak mówiłam, jest światło, więc jakby co, mamy tutaj górne światło, możemy sobie zapalać i gasić. No i właśnie tutaj przechodzimy do tej strefy przechowywania. Tutaj, tak jak wam mówiłam, po prostu są nasze walizki, ale mamy też dodatkowy kanister z benzyną. Mamy też tutaj stolik rozkładany i są też krzesełka rozkładane. Czyli właśnie jak chcemy sobie, nie wiem, usiąść gdzieś w lesie albo coś takiego, to żeby nie siedzieć na ziemi, możemy sobie właśnie rozłożyć te krzesełka i jest ok. Ostatnią strefą jest strefa tak
takiego jakby spanka. I tutaj na razie w niej, w tej strefie jeszcze mamy takie rzeczy jakby na zewnątrz, na przykład jakieś takie mniejsze torby, ale wiadomo, jak się śpi, to się to po prostu zwala na ziemię i tyle, no bo jak śpisz, to już nigdzie nie jeździsz i te rzeczy nie muszą być takie w jednym miejscu upchnięte. Więc jak gdyby z tej strony mamy jeszcze jakieś rzeczy, które kupiliśmy na przykład w Los Angeles, właśnie jeszcze na Burning Mana, jakieś takie pierdoły tutaj, a to jest normalnie pełnowymiarowe łóżko, które chyba ma 1,80 m długości na 1,50 m albo na 1,60 m, więc ogólnie jest całkiem duże. A tutaj mam jeszcze ręczniki, pościel, jakieś takie pierdoły ogólnie, które się nie przewalają po wannie, tak jak na przykład jedzenie. Tutaj są kolejne schowki, których jeszcze nie wykorzystaliśmy, więc pewnie włożymy tam jakieś właśnie nasze rzeczy. Nawet tutaj tak naprawdę moglibyśmy trzymać tą pościel, ale po prostu nie chciała nam się tego wkładać, więc ogólnie miejsca jest bardzo dużo. Może się wam wydawać, że to wszystko, bo w zasadzie niby cały van, nie? Jak gdyby już pokazałam wszystko. Ale mamy jeszcze jedną, taką jakby trochę bardziej ukrytą rzecz, a w zasadzie miejsce. I zaraz wam pokazuję, co to jest. Bo jest to dodatkowe miejsce do spania. Jak się wrócimy z powrotem tutaj, to na górze jest coś takiego, co wygląda jakby jak taka płachta, może namiot. Co to jest, Aga? A powiem wam, że to jest taki właśnie jakby namiot. Dlatego, że tutaj na górze, na samej górze mamy taki dodatkowy panel, który się rozkłada do góry i z niego powstaje jakby taki namiot na dachu i w nim normalnie można spać. Po prostu od środka podnosi się do góry i robi się z tego jakby taki właśnie taki namiot z dachem. Mamy tak naprawdę dwa pełne łóżka do spania, czyli spokojnie 4 osoby mogą tutaj spać. No więc teraz tym naszym super vanem, super domem na kółkach będziemy jechać na pustynię i zobaczymy, jak w nim przetrwamy, bo 40-stopniowe temperatury to nie jest łatwa rzecz w aucie, a nie mamy takiej klimatyzacji pełnej, tylko mamy taką klimatyzację tutaj z przodu, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko się uda, a teraz ruszamy w drogę naszym małym domkiem. Przystanek to rowery. Mieliśmy mieć w teorii rowery na Burning Mana razem z tym pięknym vanem. Takie składane i w ogóle super fajne, że można je włożyć do tego vana i jest wszystko super. Ale jak odbieraliśmy vana, powiedzieli, że o, już ich jednak nie ma. I trochę nam tym zrobili problem, bo jakby teraz przez cały dzień szukaliśmy rowerów, bo na Burning Mana jedzie tyle osób, że autentycznie wszystkie wypożyczalnie zostały już opustoszałe. W sensie już nie ma żadnych rowerów w wypożyczalniach. W sklepach są strasznie drogie, a to jest dosłownie tylko na tydzień. W sensie potem nie będziemy potrzebować już tych rowerów, więc szukaliśmy taki, na tak zwanym OLX-ie, takim Allegro tutaj i zawitaliśmy w to miejsce. Jesteśmy tutaj gdzieś takim, mniej więcej na takim pustynnym w miarę terenie i wszystkie domki są takie dosyć niziutkie i tutaj będziemy patrzeć w ogóle, jakie rowery możemy dostać, więc zobaczymy zaraz, co tutaj będzie. Ale potrzebujemy dwóch. No i mamy rowerki do wyboru, do koloru. Po drodze na Burning Mana wszystko nam wyjmują z vana i sprawdzają, dlatego jest taka mega długa kolejka. Więc otwierają wszystko, sprawdzają, czy nie ma ukrytych ludzi, czy nie ma zwierząt, jakichś roślin i tak dalej. No i udało się nam przejść kontrolę, więc teraz idziemy dalej. Jak widzicie, to wszystko wygląda crazy. Wszędzie są rowery, wszędzie są światełka, bo ogólnie cokolwiek się nie pojawi na zewnątrz w nocy, musi mieć oświetlenie i jak widzicie, tego oświetlenia jest bardzo dużo. Przepięknie to wygląda i ja po prostu byłam zachwycona. W dzień, szczególnie w miejscach, gdzie po prostu się śpi, nie wygląda już aż tak epicko. Po prostu są namioty i kampery w bardzo dużej ilości pyłu. I jak wieje wiatr, to ten pył się unosi do góry i są takie jakby zamiecie piaskowe / pyłowe. Nie wygląda tak epicko, ale jest mega fajny klimat, natomiast jest bardzo gorąco, bo jest około 40 stopni. A jeżeli już mówimy o pyle, to właśnie jak się taka burza piaskowa przytrafi, ledwo cokolwiek widać, szczególnie w nocy, wszystko jest wtedy pokryte pyłem level 1000, bo nie da się po prostu tego uniknąć. To jest wszędzie, na włosach, w oczach, w ustach, w wdychanym powietrzu i osadza się od razu. Jak widzicie, moje nogi są zupełnie białe. Stanęliśmy na chwilę w szczerym polu, bo chciałam wam pokazać, jak wygląda auto po mniej więcej tygodniu. Widzieliście to auto, super czyste, nowiutkie i teraz wam pokażę właśnie, jak wygląda po tygodniu na pustyni, po tygodniu na Burning Manie. Tak wygląda z zewnątrz. Tutaj, jak widzicie, no jedyną czystą częścią jest szyba, która po prostu została przytarta wycieraczkami i tyle.
ale wszędzie jest mnóstwo pyłu, bo na tej pustyni bardzo dużo się unosi pyłu takiego właśnie mega delikatnego, nie piasek, nic takiego, tylko po prostu pył, taki pył, który potem po spotkaniu z wodą zamienia się w takie błoto i to jest wszędzie. I na przykład kiedy ma się tylko uchylone okno albo na chwilę się otworzy drzwi, to wszystko się osadza tutaj i zobaczcie w ogóle, jak wygląda deska rozdzielcza, jak wyglądają przyciski. My to już trochę przecieraliśmy, dlatego że trzeba było przejechać jeszcze kawałek, ale to wszystko jest po prostu tak zakurzone, że ja nie wiem, jak my to w ogóle doczyścimy. Na podłodze oczywiście jest mnóstwo też syfu, dlatego że jak się chodzi, to wszystko się zbiera, potem się przejdzie po czymś mokrym, to się znowu wnosi i fotele to jest po prostu hardcore. Wszystko jest w tym pyle. Wszystko. A to był tylko tydzień. I uwaga, do tyłu. Tu są nasze rzeczy, które zostały zwalone po różnych sesjach albo po prostu jak się przebieraliśmy i tyle. I tak na razie wygląda nasz środek. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tutaj jest tak, że to wszystko, co się ze sobą przywiezie, to trzeba odwieźć, czyli nieważne, czy to są śmieci, czy to są puste butelki, cokolwiek to jest, wszystko zabieracie ze sobą, bo tam nie ma żadnych koszy na śmieci. Wszystkie śmieci, które nam się zebrały, plus jakieś tam ubrania i tak dalej, które gdzieś tam używaliśmy w międzyczasie, wszystko jest tutaj, nawet drewno jakieś do ogniska, jakiś brykiet do grilla i tak dalej, więc wszystko tutaj jest. W tym momencie nie można tutaj nawet przejść, ale zobaczcie w ogóle, jak wygląda podłoga. Wszystko tak wygląda. Jak gdyby nie dało się utrzymać tego w porządku, więc po prostu zostawiliśmy to już tak i chodziliśmy sobie w klapkach i tyle. No a tam dalej są wywalone walizki, łóżko też jeszcze z rzeczami, które się tam po drodze stały. No i tak też wygląda tutaj ta część taka kuchenna. Jak widzicie, też wszystko jest jakby zakurzone, no... Trzeba było to wycierać dosłownie co 5 minut, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu. I szczerze mówiąc, jak tu jechaliśmy na Burning Man, to wiedziałam, że auto się ubrudzi, ale nigdy bym nie podejrzewała, że aż tak bardzo i że ten pył będzie wszędzie. Więc na pewno na to trzeba się przygotować, jak się tam jedzie, że po prostu wszystko jest usypione. Wszyściuteńko, łącznie z każdym waszym ciuchem, który na sobie macie albo który był w torbie, wszystko jest w pyle, więc my po prostu wszystko wywalimy z tego auta, dlatego to tak wygląda, bo nie ma sensu tego sprzątać, jeżeli wszystko jest w pyle. Wywalimy to wszystko, wszystko wytrzepiemy i dopiero wtedy powkładamy do walizek, bo jest syf.